twoją uwagę? Merida! Zosiu, jak ci mogę pomóc? Moi przyjaciele są w niebezpieczeństwie, ale nie wiem, jak możesz mi pomóc. Chyba, że wiesz, gdzie jest torba cioci Fili. Och, ta torba nie jest ci potrzebna. Szukasz niewłaściwej rzeczy w niewłaściwym miejscu. To, co najważniejsze, możesz znaleźć tylko w sobie. Co takiego? To wiara, że możesz ich sama uratować. Chodzi o to, że nadal uczę się być księżniczką. Jak mam dokończyć tę historię w bibliotece, skoro nie umiem nawet dokończyć swojej? Próbowałam z całych sił, by tej historii koniec był. Dobry, lecz widzę, że chyba skończy się to źle. Choć opowieść jeszcze trwa, czemu napisać mam ją ja? Dziwię się, że wybrała mnie, choć to rola dla mnie zła. Czy radę sobie dam? Co zrobić teraz mam? Jak mam obrócić bieg historii złej? Nie sprzyjał los dziś nam, w niepokoju ciągle trwam. Jak napisać finał dobry mam historii tej? Możesz śpiewać o swoich wątpliwościach. Wszyscy je mamy, ale masz również siłę, żeby pokonać te wątpliwości. Jeśli uwierzysz w siebie i w to, co umiesz, i nie poddasz się, na pewno osiągniesz swój cel. Możesz uwolnić swoich przyjaciół, wiesz o tym, więc bierz się do dzieła. Masz rację, Merido. Śmiało, Zosiu, nie ma na co czekać. Choć planu brak i nie wiem, jak mam działać, mocno wierzę, że pomogę, jeśli tylko będę chciała. Ja radę sobie dam, już wiem, co zrobić.